świąte urodziny Koźlaka! Pełne emocji, pełne radości! Koźlaki Bielkowskie to wielka biesiada, która powstała, by uczcić otwarcie sezonu na ten bursztynowy trunek ważony w browarze Amber w Bielkówku. Jak co roku w drugą sobotę września wokół terenu zakładu świętowali wszyscy zgromadzeni z gminy Kolbudy, a nawet z Polski i Europy. Największą zasługę ma tutaj widoczny z boku browar Amber i jego właściciele, państwo przybyłowie. Natomiast wszystko to oczywiście dzieje się na terenie gminy Kolbudy. Pomagamy jak tylko możemy, bo to 10. rok już. Pojawia się gigantyczna impreza, gdzie reklamuje się przecie nie tylko piwo, ale znakomite wyroby Pomorza, a na dodatek przy okazji i gminę Kolbudy. Na czym oczywiście, nieskromnie powiem, nam zależy. Festiwal piwa i produktów regionalnych swoją skalą przerosły początkowe wyobrażenia samych organizatorów. To jedna z najpopularniejszych imprez tego typu w Polsce. Chcieliśmy, żeby tak było i tak chyba to zostało osiągnięte. Są to 10. jubileuszowe Koźlaki. Systematycznie zawsze wprowadza się coś nowego po to, żeby byli nasi goście zadowoleni z przybycia tu i żeby mogli się dobrze bawić. Chętni do świętowania zjechali się z całego regionu. Pojawili się też goście z zaprzyjaźnionej gminy Uffenheim z Bawarii. Unsere Mainkönigin, ihre Schwester und ich bringen Ihnen Grüße aus der Partnerstadt Uffenheim. Nasza królowa Maja, jej siostra i ja pozdrawiamy Was w imieniu miasta Uffenheim. Jubileusz zobowiązuje, by staropolskim obyczajem zaśpiewać najpopularniejszą w Polsce piosenkę biesiadną, tym razem specjalnie zmodyfikowaną. 100 lat niech żyje Koźlak nam i 100 lat, 100 lat niech żyje Koźlak nam i... Tegoroczne Koźlaki to również premiera dwóch nowych piw z browaru Amber. Piwa Amber Czarny Bez, piwa z naturalnym syropem z kwiatu czarnego bzu. Kwiaty zbierane w Pradolinie Wisły, w 100% naturalny produkt. Drugie nowe piwo to Grand Imperial Porter z dodatkiem papryki chili. Czyli nasze mocne, esencjonalne, czarne piwo z dodatkiem ekstraktu z papryki chili. Nie mogło również zabraknąć produktów regionalnych, drewnianych ptaszków, miodów i wszelkiego rodzaju smakołyków typowych dla poszczególnych regionów. Wśród tych wszystkich stoisk można wyłowić prawdziwe perły. Jestem z koła gospodyń z Górek. Naszym takim głównym produktem, który występuje w Górkach, jest gruszka dańczonka, która otrzymała perłę w 2010 roku. Jest to nasz taki produkt regionalny i zapraszamy wszystkich do Górek. I chlebek też dostaniemy. Najlepszym dowodem popularności imprezy są wrażenia samych uczestników. Posłuchajmy. Jak Wam się podoba? Bardzo, bardzo, bardzo. No i jak wrażenia Poznania? Bardzo dobry. Bardzo dobry klimat, świetne wiejskie i regionalne jedzenie i do tego bardzo pyszny browarek. Ja mogę wszystkim na zdrowie powiedzieć. A wiecie, gdzie jesteście? Na festynie. Na festynie. Jesteś uczestnikiem dzisiejszej imprezy. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się bawimy na imprezie. Zwłaszcza po zażyciu tabaki. I zażyłem tabaki i jeszcze lepiej się bawię potem. Browar Amber przetrwał jako jedyny ze wszystkich browarów województwa pomorskiego. To świadczy o wyjątkowości tego miejsca, pracowników i kadry kierowniczej. Za rok zakład będzie obchodził 20-lecie swojej działalności. To będzie dopiero impreza.